Cześć kochani, tu Ania z kanału Kreatywna TV. Dziś przychodzę do Was z pierwszym jesiennym tutorialem i zrobimy piękne cieniowane liście. Wreszcie udało mi się ustrzelić zestaw wykrojników Sizzixa, ten właśnie z ażurowymi listkami, więc postanowiłam, że zrobimy coś wspólnie i mam nadzieję, że ten tutorial przyda Wam się również do Waszych prac. Jeśli tak, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, a także oznaczajcie mnie hashtagiem Kreatywna TV. Do przygotowania pięknego, kolorowego tła, z którego będziemy wycinać nasze liście, potrzebujemy kilku rzeczy. I są to distresy, ale te zwykłe distresy. Cały świat pokochał distresy Oxide, tymczasem ja chciałabym przypomnieć właśnie te zwykłe distresy, które mają również fantastyczne właściwości i są niesamowitym medium, dającym bardzo fajne efekty. Oczywiście będzie nam również potrzebna woda i tutaj buteleczka z atomizerem będzie jak najbardziej wskazana. No i oczywiście papier do akwareli. Na dobry początek zaczynamy od pierwszej metody i jest to metoda na sucho. Wybrałam trzy kolory distresów, które moim zdaniem będą bardzo dobrze współgrać przy pierwszej próbce. Odciskam troszeczkę tuszu na mojej szklanej macie. Możecie to też zrobić na specjalnej macie do mediów. Delikatnie spryskuję całość wodą i szybciutko przykrywam papierem do akwareli, no i troszeczkę ruszam. To jest właśnie najfajniejszy element, czyli ta zabawa, ruszanie, poruszanie, przemieszczanie kartki, zbieranie tego koloru, zbieranie tego pigmentu z distresów. Robię to tak długo, aż moim zdaniem kartka wygląda dobrze i kolory połączyły się odpowiednio. Jeżeli mamy za dużo wody, za dużo pigmentu na tej naszej kartce, możemy ją odrobinę przetrzeć chusteczką, papierowym ręcznikiem, czy też ściereczką z mikrofibry. Ścieramy nadmiar tuszu z maty i jedziemy dalej. Kolejny zestaw kolorów, kolejna próbka, kolejne piękne, kolorowe tło. Druga metoda to wet on wet, czyli mokre na mokre. I różni się od pierwszej tylko tym, że również spryskujemy kartkę. Kartkę spryskujemy przed przyłożeniem do distresów Oxide, tak więc i kartka, i distresy mają już sobie trochę wody, tak więc ten kolor, pigment zawarty w distresach rozchodzi się naprawdę pięknie, tworząc niesamowite połączenia kolorystyczne. To jest naprawdę bardzo fajna metoda i polecam ją Wam wtedy, kiedy Wasz papier ma naprawdę bardzo dobre właściwości higroskopijne i zniesie tę dodatkową ilość wody. Pracując w tej metodzie, bardzo fajnym mykiem jest ściągnięcie resztki tuszu wymieszanego z wodą za pomocą kolejnej czystej kartki. Dzięki temu mamy kolejne tło, które jest troszeczkę inaczej napigmentowane, trochę mniej napigmentowane niż to pierwsze, ponieważ to pierwsze już nam ściągnęło najwięcej koloru. No i też tutaj możemy się pobawić właśnie z tym kolorem, z tym, co nam zostało. Możemy ściągnąć wszystko, później możemy jeszcze troszeczkę kartkę spsikać wodą, tak żeby nam się ten kolor jeszcze lepiej rozszedł, no a potem możemy jeszcze dodać kolejne kolory. Ja tak właśnie postanowiłam zrobić, dlatego dodaję dwa kolejne odcienie i tutaj wybrałam dwa moje ulubione, czyli Wild Honey i Vintage Photo. Myślę, że one naprawdę fantastycznie pasują do tego projektu, bo oddają ten ciekawy, fajny, jesienny charakter. I tutaj pozostaję w metodzie Wet on Wet, czyli bardzo hojnie spryskuję distresy, które mam już na macie, a także spryskuję papier, dzięki czemu te kolory rozejdą się naprawdę pięknie i bardzo ładnie się połączą. Koniec zostało nam wysuszenie naszych prac. Dla niecierpliwych polecam tę formę z nagrzewnicą. Jeżeli macie troszeczkę więcej czasu, to zostawcie papiery do wyschnięcia. Najlepiej, jeśli właśnie one wyschną samodzielnie. No i nie pozostało nam nic innego, jak wycięcie listków z naszych pięknych, kolorowych papierów. I tutaj mogę Wam od razu powiedzieć, że te wykrojniki naprawdę sprawdzają się fantastycznie, pięknie tną. Nie ma najmniejszych problemów z elementami, które nie chcą wyskoczyć. Wszystko pięknie odchodzi, tak więc polecam Wam te wykrojniki. A tak wyglądają gotowe listki i muszę przyznać nieskromnie, że wyszły naprawdę pięknie. To cieniowanie, te przejścia kolorystyczne, które tutaj są, naprawdę wyglądają na żywo fantastycznie. Trochę kamera tego nie oddaje, ale musicie mi wierzyć na słowo, że wyglądają pięknie.
To wszystko na dziś. Pamiętajcie o subskrypcji i o komentarzach. Będzie mi bardzo miło, jeśli dacie znać, czy wykorzystaliście tę metodę, no i co w ogóle sądzicie o tym filmie. Tymczasem ja już zmykam. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.